Eluvina, jestem Prom i witam was bardzo serdecznie w nowej serii, którą zapowiadałem w drugim odcinku Adwentu, który się nie odbył. Wiecie z jakich powodów? Cyberpunkowe Oshi było dobre, ale zapowiedziało nam tą premierę na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie w Cyberpunk 2077. Klikamy z pasji, była jakaś cutscenka, nie oglądałem ją, skipnąłem sobie ją. Dobra, przeczytam to sobie i lecimy dalej. Dobra, czaję, zgadzam się. No i słuchajcie widzowie, założyłem sobie konto. A, to są zmiany w patchu git. Z tego co wiem, wyjdzie jakaś mocna aktualizacja 2.1. I wiem też, że mają, jest jakiś tam tryb widmo, właśnie widmo wolności. Tu zostają jakieś rzeczy, nie wiem, stworzyłem sobie konto, żeby mieć jakieś dodatkowe rzeczy itp. Dobra. Ustawienia. Zmieńmy sobie ustawienia. Słuchawki. Kino domowe, słuchawki. Głośnik TV, małe głosiki, podbij niskie tony, podbij wysokie. Słuchawki 3D Audio. Nie, na razie damy sobie na słuchawki, włącz głośnik w głośnik w kontrolerze. No, w myszce nie ma. Tu jest git, wyciszenie dźwięku wykrycia, dezaktywacja muzyki licencjowej, wyciszenie dźwięku przestrzennego użycia. Dobra. Rozgrywka, typ HDD, nie wiem, samouczki włączone, sposób pomiany, ciągły chyba, nie? Zostawmy na razie tak, cenzurowanie na gości. No wyłączone, no. Ja wam będę wideo cenzurował. Chyba jest git. Co po mi od fixerów? Co to jest? Nie wiem, dobra, wygląd czarnego silverheada domyślnie alternatywny. Domyślnie chyba normalnie. Dobra, grafika, coś co muszę na pewno zmienić. Ray tracing. Dobra, dajmy na ultra. Najwyżej się zesramy. Okej. Najwyżej będzie nam lagować i będziemy musieli to pozmieniać. Wysoka, włączone oświetlenie, ray tracing, ultra, kurde, patch tracing, nie wiem co to jest. Patch tracing, nie wiem, gęstość tłumu, dużo, pole widzenia, a dajmy sobie 90, no, albo 85, najwyżej się zwiększy, dobra. Rozmycie ruchu, dobra, wszystko jest chyba git. A wszystko mamy po polsku, zastosujmy to sobie, wyjdźmy. No i co widzowie, nowa gra, let's go! Pyk, wybierz poziom co ja mam z językiem? Trójwymiarowości, tak, trójności. Trudności, wybierzmy swój poziom. Łatwy. Rozwiązanie dla graczy, którzy chcieliby jedynie skupić się na fabule, walka nie będzie stanowić wyzwania. Normalny. Ała, wywalałem sobie mikrofonem w twarz. Na tym poziomie przeciwnicy korzystają z wielu wszelkich środków, aby pokonać V, ale wyzwanie stanowić będą przede wszystkim elitarni przeciwnicy. Za szybko czytam. Trudny. Na tym poziomie walka stanie się wyzwaniem, aby przetrwać konieczne będzie stosowanie przedmiotów zużywanych i gadżetów bojowych, instalacja odpowiednich wszczepów oraz przemyślanych dóbr atutowych. Nie umiem polskiego. Bardzo trudny. Wow, jak to się ładnie zmienia. Siu. Na tym poziomie walka będzie super spore wyzwanie. Super mocne też może. Odpowiedni dobór atutów, przemyślane rozwijanie postaci, sprytne korzystanie z mechaniki gry i otoczenia. Wszystko to będzie konieczne do przetrwania. No to co widzę, widać? Nie no, normal. Dobra, Night City. No i teraz tak. Mam przyjaciółkę i przyjaciela, którzy bardzo mi polecają Nomada, ale punk chyba mi najbardziej odpowiada. Korpo może nie. Myślę, że może jak mi się ta gra mega spodoba, kiedyś zrobimy sobie w wszystkim trybie jakieś rzeczy w nowej grze, ale to zobaczymy. Odkryć przeszłość V od tego, by będą zależały niektóre wydarzenia i opcje dialogowe w grze. Nomad. Tak. Wędrownik po bezdrożach, buszowanie po złomowiskach, najazd na zbiorniki paliw, życie w drodze nie jest łatwe, ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plus, uczciwość, lojalność i wolność. W Night City to rzadko spory towar, którego nie da się kupić za pieniądze.
Lubię być podróżnikiem, ale to mnie najbardziej, to zaraz sobie przeczytamy. Teraz korpo. Trudno opuścić świat korporacji i zachować życie. Jeszcze trudniej dusze. Sorry, to wyglądało jako... To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Są tylko zwycięzcy i przegrani. No i punk. Mówi... Co? Mawiają, że aby zrozumieć że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fikserzy, lalki, dealerzy. To oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego. A ty żyjesz z łamania prawa. To mi się najbardziej podoba. Sorry, że czytam tak dziwnie. Jąkam się, czy brzmię przez nos, ale jestem chory. Dobra, punk. Do ciała. Mamy typiarkę i mamy naszego tutaj kolesia. No, zagrajmy chłopakiem oczywiście. Chcę się stworzyć. Dobra. Ton głosu. Jestem V. Zostawmy to. Nie no. Jestem V. Fajny ten głos. No. Wciąż mi muszą pisać. Dobra, kolor skóry. Ja mam taki, o właśnie dziś tak. Nie no. Dobra, typ skóry. O, czaję. No ja mam takie 0405 też jest. Mogę jakoś obrócić siebie? Ku, o. Mi się podoba. Ja mam takie bardziej 5, to jest mój typ skóry. Fryzura. Okej. Ciekawe są fryzury. Kurde, Kai z Ninjago. Kurde, California. Nie no, white'em nie zostajemy tutaj. Trochę mam podobne do tych, tylko trochę krótsze, na pewno dużo krótsze. Takie w sumie mam. Kurde, torem zostaniemy. Wow. Okej. Ja to już wszystko widziałem. Normalnie takie bym sobie pewnie wziął. A ja sobie biorę te, co wam mówiłem przed chwilą, że sobie wezmę. Czyli o te. Kolor włosów. No proszę cię. Co my tu mamy? Ouu. A ten to bardzo ładny. Tego akurat nie lubię w włosach. I tego też nie mam chyba. Nie wiem. Ale te włosy... Ja wiem, ja nie mam czerwonych włosów. Ja mam teraz... Miałem czarne. Normalnie mam dziś... Nie jest taki, nie wiem, normalnie. No jakiś taki kolor mam, trochę ciemniejszy. A teraz mam taki właśnie ciemny brązowy. O! Love... To jest ładne. Mam dylemat. Te są giga ładne. Ale te... Nie no, podjazdu nie ma, biorę te. Kocham fiolet. Oczy. Co ja zmieniam? A, to zmieniam. Dobra. No nie, ja mam takie dość duże oczy, gdzieś z takie myślę. Kolor oczu. No ja mam... What the fuck? Venom, kurde. Są białe, nie ma. Nie możemy być reto. No dobra. Wow. Ej. Pasowałby. Kusi. A chyba sobie ustawimy moje naturalne. Chociaż czy to się bardzo różnią? Nie no, ustawię sobie moje naturalne. Piękne, niebieskie, bardzo jasne. Brwi. Ja mam mocne, fajne, wyraziste brwi. Mocne, fajne, wyraziste brwi. Więc mi by w sumie takie odpowiadały. Tak myślę. Kolor brwi. Jaki ja mam kolor brwi? Taki ciemny. Taki nie, taki też nie. Ja mam taki prawie czarny jakby. Ten może zostawmy, dobra. Kolor rzęs. Nie wiem jaki szczerze. Nos. Mały nosek, no. Kurwa, to jest kluk. Staki? Czy to jest git nos? Wydaje mi się, że git. Usta, ja mam duże usta. Dobra, nie aż takie. Czy da się mieć tu jebitne usta?
Chyba tylko jako baba. Pepe pan dziobak. Jo, ja mam... takie... Ja mam duże usta ogólnie, szczęka. Ja mam tutaj zwęszenie, kurde... Takie może... Albo... Weź ten palec, bo mi zasłaniasz, typie. Takie raczej nie. Ja mam chyba bardziej takie, no. Uszy. Te są za bardzo odstające moim zdaniem. Ja mam takie właśnie... mało odstające. Ja mam takie właśnie fajne uszy. Tak mi się zdaje. Te są chyba git, co? Wydaje mi się, że git. Broda, no ja troszkę brody mam. Kurde, sejmy wardy. Mógłbym wyłączyć. Ale no ja trochę brody mam. To jest git, ale no nie. Zróbmy siebie, no to ja mam gdzieś tak, myślę. Ty brody. Oho! Nie mogę kolorowej brody mieć. Aha, dlatego, że mam taką. Dobra. Wszczepy? Ale sto. Mogę to wyłączyć, a nie wiem, to wygląda cool chyba. Czy chcę być robotem, czy nie? Nie wiem, w sensie bez tego wyglądam ładnie, moim zdaniem. Z tym, no tak, niecodziennie trochę. To chyba sobie zostawimy te naturalne. Najwyżej sobie wyłączymy, jeśli będzie można. Co on tu kuźwa? Ikonę słuchawek, blizny na twarzy. Czemu normalnie w realu nie mam blizny na twarzy? Czy chcemy sobie jakąś zrobić? Takie oko podbite. Ja mam często oczy tak właśnie, jakby mnie ktoś pobił. Takie zakrwawione jakby, więc... może być, tatuaż na twarzy, nie no, tego, to nie. Piercing... też stanowczo nie. Nie lubię. Zęby. Czemu to są takie kuźwa grube zęby? No tu się tylko kolor zmienia. No chyba zostawię sobie normalnie. Makijaż na oczy. The fuck? Dobra, rodzaj makijażu. Wiesz co, ja chyba sobie to po prostu... teraz on sobie po prostu timelapse, bo to będzie bardzo długo trwało. Dobra budowa ciała. Jestem bardzo chudy. No myślę, że zdamy sobie na piątkę. Inteligencja. Ja jestem mądry, okej? Okay? Jestem. Refleks. Refleks raczej też mam. Zdolności techniczne. O, a dlaczego to tak? Opanowałem w jakimś sensie? Opanowałem? Potrafię. Czemu nie mogę mieć tego wszystkiego? Kurcze pieczone. Dajmy na czwórkę, a tu będę tak po prostu. Mi się wydaje, że to jest git. Pane... Git... What? To do niej VIP. Przyszłość postać punk. Myślę, że git. Nie mogę się ubrać. O nie, dobra, mamy cutscenę. Lecimy, widzowie. Ray Tracing Ultra. Zobaczymy, jak to będzie. Robimy test komputera za 3, 2, 1. Bang. Okej, okay, jeszcze komputer nie wymógł. Jest chyba dobrze, widzowie. Okej. Okej.
Trochę wybuch. Czemu to jest Pepe? O, to ja. A czemu to jest Pepe? O, bo, chwila. Można? Można chyba. Ja, nie, to miało być własne. Ray Tracing, włącz. O! Halo! Okej, okay. Zobaczmy teraz. Wait. Jest ray tracing niski. No i trochę jest lagu, więc wiecie co, my po prostu chyba z tego ray tracinga wyłączymy, a damy sobie wszystko na ultra. Chyba jest git, dobra. Nastaw nos, albo wypij shota. Jak mogę wypić shota? Przecież... A shota walnijmy. Ja jestem czuły na takie rzeczy, jeśli chodzi o złamania itp. Dobra. Au! Wysyn. Wszystko w porządku, bracie? Jakiś skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłem go. Właśnie, uwaga, w tej serii będzie dużo 18+, się blurowane, ale będzie, i przekleństwa, więc oglądasz to na własną odpowiedzialność, widzu. No tak, gdzie moje manier nagrywać serię bez kamery? Witam was bardzo serdecznie, jestem Romil Chorowski, bo jestem chory, a dziś tutaj Cyberpunk, więc co? Myślę, że można lecieć i zobaczymy, jak to się będzie grało dalej. A jest mój ryj. Lecimy. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Okej, jakaś typiara bez łokcia. Bez łokciów. Słuchaj, i dłoni. Sprawę mam. Poważną. Ty też nie masz łokcia. Brzmi, jakbyś miał kłopoty. Potrzebujesz pomocy? Fajny klubik. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi. Z nim nie ma żartów. Jakiś obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Kilka. O, papieros. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Wiem, Vi. Dałem dupy. Tamten wygląda jak gruby tor, sandgame, ale tak, trochę cholera. Pomożesz mi? Pogadam z Kirkiem. I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Czuję, że to się źle skończy. O Boże, pierwszy raz Night City, dzięki temu że... Dobra, mamy minimapę, mamy wszystko. Dobra, C, kontynuuj. Wow. Ratujesz mi życie. Okej, biegać można. Przynajmniej widzimy... Można skakać, Boże! Gra, w której można skakać. Mogę kucnąć? Nie można kucnąć! Można kucnąć? Myślałem, że jest... Tak, nie gra. Czemu pod kontrolę nie mogę kucnąć? Gdzie reszta? Rozpakowujemy. Mówi ci pieprznąć? O Moptifina, ludzie. Nawet co my tu mamy? Jakieś giery... Chyba czas. Uch, jeszcze mnie trzyma od wczoraj. To może Klina? No. Dobra, idźmy do niego. Może dostajemy w pierdziel. Chwila. Ma połamane żebra. Na szczęście kula przeszła bokiem. Fia. Którym się chodziło tak wolno? Policyjna obława. Gonili handlarzy narkotyków. Ej, grubas. No, Fasiu wygląda dobrze. Cześć, Kirk, sprawę mam. Vi, Opela. Nawijam. Czego potrzebujesz? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiał. A co? Okay. Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie... Lag. Jeszcze.
wszystko wyciszone. Przydałem sobie grafikę na wysoką. Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałem, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. To się źle skończy. Odpuść mu, co? Odda ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Jak pożyczał, to wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Wiecie, kogo mi ten koleś przypomina? Była taka postać w Marvelu. Tak, no Marvel, ale była taka postać w Marvelu, bo w Marvelu dwójce, gdzie był Marvelu dwójce, no. W Iron Manie dwójce, gdzie był Whiplash, no wiecie. I był ten taki bogacz, ten bogatszy typo. I on mi właśnie przypomina tego tutaj gagatka. Ja sobie kamerkę poprawiłem w tym czasie. I ten typ mi przypomina tego gagatka właśnie, co był tak na biało ubrany. Potem tam przyleciał samolotem, sobie jadł kolację z Whiplashem. Miał te takie okularki. No, tak. Trochę mi się śpieszy. Myślę, czekaj. Będę ci dłużny przysługał. Może u nich się potrzebuje. Wiesz, Kirk, zapominasz chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Wpadasz do Haywood na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice. A to daleko. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Może dogadamy się inaczej. Samochodzik jakiś? Co to? Wej, zobacz. No i? Fura z okładki. Wow. Na razie są tylko cztery takie w Night City. Gdyby takie gazety jednego były, kurde. Jednego ma regionalny Rayfielda. Drugiego burmistrz Ryan. Trzeciego firma wynajmująca samochody. A czwartego? A czwartego niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwiniesz. Zrobię to, a ty i Pepe jesteście kwita, okej? Okay? No jasne. Wiesz, że ja dotrzymuję słowa. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój będę się wyciszał, będę zmarkał. Wiecie, co mi się wydaje? Poczekaj. Wiecie, co mi się wydaje? Że on nas oszukał. Kradniemy ten samochód. Dług nie będzie spłacony, a my i Pepe dostajemy w piernicz ostro. Gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga. Częstowałbyś mnie. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdżasz. Proste, nie? Komu to trzeba ukraść? Korpowi z Arasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo. Oh fuck. Wojsko? Skąd ja mam wiedzieć, jak ma na nazwisko? Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. Jak miałbym to zrobić? Bo nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwo, a potem zepnę na krótko i gotowe. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. To cacko. Działa jak klucz, którego używają serwisanci Rayfielda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfieldy w mieście? Kirk, chyba nawet ty w to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają spod lady. Trochę wiary, bracie. To co? Jesteśmy dogadani. Muszę się zastanowić. Trochę mi się śpieszy. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk.
Spokojnie, Vi. Jeszcze się nad tym dorobisz. Zobaczysz. Jedź do Embers. Siemano. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadacie się. Dobra. Powodzenia. Będziemy siemano. Dobra. Gdzie ja tu idę? Naokoło jakoś. Będę głosować na Perelewa. Super. Żadna różnica. Okej, fajną minimapkę mamy. O nie, ja wam ją zasłaniam. Przepraszam bardzo. Tu chyba może jednak będę. Mamy fajną minimapę, zobaczcie. Jest najlepszy w swojej wadze. Mieszkał dwie ulice. No, położył Hernandeza, położył Smysa. Kano go porobska, zobaczycie. Ja boję, że jak zobaczę. Ale ma najlepszą pracę, no. Halo. Woń mi z tymi śmieciami. Okej, wygląda to przekozacko. Aha. Zwłaszcza, że lubię takie klimaty. Ciężkie. Limonki nie widzę. Rzuć coś weteranowi. Cybernetyczny Bóg pożera swoje dzieci. Odezwij się do ludzi w Santo Domingo. Tyfy? Dobra. Tak, padre. Wow. Kogo ja widzę? Vi. Copelard. Nie wiedziałem, że jesteś w okolicy. Znowu w domu. Ciągle w bagażniku. Wróciłem z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałeś przywitany. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. On wygląda jak typ z X-Menów. Wow, to miasto wygląda zarąbiście. Czuję, że to się źle skończy typo, ale wsiadam. Okej. Okay. To gdzie jedziemy? Do Glen. Odrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałeś, co? Właściwie to nie miałem szczególnych oczekiwań. Może jedno, żeby było lepiej niż tu. Nie było. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre. Kurwa! Ojej, będą kłopoty. Zatrzymaj samochód. Co się dzieje? Interesy. Masz broń? O no! To się źle skończy. I będziemy mieli przesrane za darmo. Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, rasa dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Możesz mnie tą bronią na moje kolana? Dziękuję. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku, co będzie? Teraz ja ci złożę propozycję. Odwrócisz się i wsiądziesz do swojego samochodu. I? I twoja mama, która mieszka przy Pajaro Street, obudzi się jutro cała i zdrowa. Pan patrzy, skurwielu. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, gnojku. Tak jest. Markus, jedziemy. Okej. Zepsuła cię ta Atlanta. To znaczy? Myślę, że wiesz, co to znaczy.
Kto to był? Nigdy ważny. Za tydzień już go nie będzie, ale pojawi się następny. Groził ci? Tak. I zostanie z tego rozliczony. Wow. Ale to pięknie. Podjedź tam. Aha. Zeskoczę stąd na dół. Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy i przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, Pat. Ta, na pewno skorzystam. Czas na mnie. Adios. Z Bogiem. Wow. Lądowanie na Ironmana. Ty nic nie widziałeś, kolego? Okej, mamy misję. Czemu ja tak szybko biegam? Okej, nikt nas nie widzi. Do garażu, no to tu jest parking, nie? Hej, jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Okej, lecimy. Xavier ma nazwisko, ten Kirk. Też jakiś Kirk chyba był w Marvelu. Ale furki. Ja? W czym mogę pomóc? Kto, gdzie? O! Tam? Chyba tak. Fida, ja tu przeglądam. Wow, to takie na bazie Bugatti 77. Wow. Ładne, ładne. Tu też ładne. To niekoniecznie. To mi się podoba. Co jest? Okej. O, ale ładne wozy. Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, chłopaku. Powodzenia. Pan mi w niczym nie pomoże, panie. O, to jest ładne też. Co nawet. Okej, to też jest ładne. To co, widzowie? Boink. Screenek w razie był. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. Odpalaj nie krew. Będę mógł jechać tym? No way. Okej. Okay. Pójdzie gładko. Fida, może wam trochę. Troszeczkę wam przyciszę. Dobra. Lecimy. Rayfield. Wysiadaj. Wysiadaj. Tylko spokojnie. To nic osobistego, tylko interesy. Przejmuję tę furę. A jakiś kurwa honor złodzieja? Byłem tu pierwszy. Słuchaj, możemy to zrobić na dwa sposoby. Spokojnie, albo paskudnie. No i co, widzowie, chcemy się zabawić? Tak samo, to ja biorę samochód. O nie, już nie mogę wybrać. Co jest? Giny. Policja, no, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Chyba spieprzyłem trochę sprawę, tak mi się wydaje. Znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę, detektyw Stintz. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Okej. Okay. Ciebie też kojarzę. No, ta? Wypluj to z siebie. A ja ciebie nie. Wyjechałeś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło.
Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Hejmu. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Jak widać, nie pomyliłeś. Gówno nie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj to on, bo stracę cierpliwość. Daj spokój, Stings, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Próbowali mnie okraść. Kurwa, wyśmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Szkoda mojego zachodu. Co to za ty? Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Chyba odblokowałem jakiś bad ending przez przypadek. Słyszeliście? Mierda. Czy ja zginę? Okej. Okay. Ja myślałem, że tylko powiedzą, że tylko powiem spokojnie i będę miał jeszcze raz opcję. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Stings by tego nie zrobił. Jesteś pewien? Mhm. Pamiętaj, że on też jest z Haywood. Nienawidzi korpów tak samo jak ty. Zrobił co musiał i cześć. Gdyby nie ja, może udałoby ci się zwinąć tę furę. Daj spokój, ta robota nie miała prawa się udać. Elektroniczne gówno spod lady w Kabuki nie obchodzi alarmu takiego wozu. Raczej ściąga ci na kark policję. Powinienem to wiedzieć. To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. Wie. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałem, że skąd znam to nazwisko. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałem zlecenie na kradzież tej fury. Od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasy i nie ma jak oddać. Obiecałem, że się za nim stawię. Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią? Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Kirk się musi nauczyć, że nie wyciąga się rąk po ludzi z Haywood. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Obiad? Moja mama robi najlepsze chili. Zobaczysz. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Wiesz co, może jednak było ukraść auto? Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. Bo nie siedziałem cicho, bo nie chcę się wcinać w dialogi. Dzień dobry, Night City. Przy mikrofonie z Danley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City, jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Okej, to już chyba wiem, co się dzieje. Nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa. Jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami. Być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej chwili jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Ale mam zajebistą kurtę. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend?
na cmentarzach. Dobra, aż mi kamera zepsuła. Liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów. Okej, okay, kamerę chyba sobie już odpuszczę, bo widzę, że współpracować oczywiście, że nie chce, jak to ona lubi. I chyba dobrze jednak nie ukryłem tego. Dziewczyna powinna być w tym budynku. Co ja mam? Razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie, mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa Militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? Spróbujmy. Oczywiście. Of course. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Sora, z Markiem, lecimy. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nabyte tu umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. Czaję, dobra. Militech nie. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Szeregowy? Do pierwszego stanowiska. Raz. Przejdziemy sobie program szkoleniowy zastrzelania taktycznego. Okej. Okay. I co? Dobre, nie? No, zajebiste morda. To teraz do roboty. Wakako dała ci jakieś wskazówki odnośnie zlecenia? Tak, jasne. Nie jestem waszą matką. To łatwa robota, dacie sobie radę. Let's go. No to do roboty.
Za kim? Za Jackiem. Dostałem achievement. Pod którym jest ekwipunek? Pod i what the fuck? Jak ja wyglądam do walenia? Siemano, tutaj promilitus, kuźwa mać. A gdzie moje itemy, jakie dostałem? Spałem ciuszki, kuźwa. Uuuu, ale mam brońkę! No dobra. To jest chyba git, tu nie mam nic. A. Wytwarzanie. Chyba jest git, postać, refleks. Okej, okay, mogę chyba się ulepszyć. Chyba jest git! Co zrobiłem? A, to było leczenie, jestem idiotą. Tym? Sorry. Uczę się, dobra. Okej. Okay. Jak bym tu poszedł? Hihi. Ej, chwila. Mam pomysł, czekaj. Przypisane klawisze. To bym dał do przodu. A kucanie. Gdzie jest kucanie? Kuźwa. Tryb chodu. Co to kuźwa jest? O! O, tak. Pod myszunią. Dobra, tu są te uniki. Czekaj. Co tam jeszcze przepisałem? A, pod G. Pod G mogę robić taki typ chodu. Wolny, taki ten, dobra. Idę, sorki. Nie mogę cię postrzelić, szkoda. Klientka nazywa się Sandra Dorset. Jej biomonitor został zabrany parę godzin temu. Chyba ją kurwali. A gdzie widać moje ammo? Może już nie żyje. Nie wiadomo, czy zdążyliście. Czy zdążyliśmy, Buck? Nawet tylko na słuchawce jesteś częścią tej drużyny. Drużyny. Urocze. Avenger. Spokój. Zaraz będziemy nie na miejscu. Nie pomiem biknąć. Właśnie, Buck. Skup się. On mi kogoś głosem przypomina. Axla z Lego Nexonite. To też. Dobra. Go. Sorry, mordo, że w ciebie wchodzę. Już nie mogę, dobra. Lokal 1237. Weszliśmy tak cool. Dziewczyna powinna być w środku. A spróbuj zhakować drzwi. Możesz je obejść sam? A jestem ten sam? Skrytnie. Pięknie, no. Czekaj, mordo. Nie mogę chyba zamknąć. Wi, to ona? Sandra Dorset jest objęta immunitetem korporacyjnym drugiego stopnia. To najwyższa kamer półka. Nie ma. Ta tutaj ma czarnorynkowe podróbki ZAD. Ole. Taniej załatwiane na lewo. Okej. Okay. Idę. I problem, nie mogę otworzyć, kapitanie. Czemu pod shiftem też to mam? A, bo tak mam. Uważaj. Załatw go po cichu. O, tak. Ostrożnie. Tak się kłócało. Pięknie. Niezła robota. Tam bym tego lepiej nie zrobił. Okej. Okay. A tu kto jest? Au. W
prostu to musiało boleć. Ała. No dobra. Ale basy. Uważajcie. Nadchodzi kolejna dostawa ciał. Zbliżają się. Siedrzeni kosiarze. Vi, uważaj, idą. Poczekaj na okazję i zdejmuj ich jednego po drugim. Miałem to ciebie podać. Czekaj! Pięknie. Ej, uczono mnie, żeby nie zostawiać ciał. Do kolekcji. Zabiłem mu nóż. Mogę sobie do EQ wyposażyć nóż? Mam nóż! LOL! Nóż mu zabrałem. To jest motylkowy? Nie, chyba. What the fuck are you doing, man? Nawet nie wiem, co powiedziałem. Co ty robisz, gościu? No zabijmy, no. Co? Co? Nie grałem w CS-a, widać chyba. Chcę się pobawić. Sorry, pobawić się. Jeden strzał i leży. Jeden strzał to pat... Kurwa, idioto! Oczywiście teren z kosiarzy. Nie chcecie dostać kuli w plecy albo... Zaraz się skończy. I załatwione! Celuj i wal! Głowa nisko! Jeden strzał i leci! Strzelaj go z balkonu! Jak odwrócisz jego uwagę, wejdę do środka. Na tyle cię stać! Otwieram drzwi do jego pokoju. Co? Co ty mi mówisz? Ja nie słyszę, nie rozumiem w sensie. On tu wejść? Brak ruchu na sensorach.
Chyba mi się udało. A co z dziewczyną? Szukajcie. Chwilka. Łatwo mam dużo rzeczy. Maczeta, miecz łańcuchowy. Co kurwa jest? 3-1, 1-7, 1-4. No to chyba to jest lepsze, no nie? Mam pistolet z długą lufą. A gdzie mój shotgun? Przecież dostałem shotguna, halo. Musi gdzieś tam być. O mordo. Będziemy bogaci. Ja pierdolę. To ona. Mamy ją. Zdążyliśmy? Jest cała? Tu wam zbluruję oczywiście. Podepnij się do jej biomonitora. Sprawdzimy, co z nią. Źle to wygląda. Bardzo źle. Trzymają je jedno na drugim, jak kurwa mięso. Nie będzie tego pamiętać. Zostanie jej najwyżej skaza w podświadomości. Słyszałem o tym. Ludzie dostają ataków paniki i nie wiedzą dlaczego. Na przykład na widok lodowatej wody. Nagle zaczynają się trząść. Ciekawe. Odpalij biomonitor. Musimy sprawdzić, w jakim jest... Chwila, bo ja mam wrażenie, że gra jest głośniejsza to ode mnie, więc ja ją jeszcze trochę wam przyciszę. Chyba będzie git. Danie. Wpinam się. Ale fajne kabelki w sobie. Sandra Dorset, ID 570442, platynowy pakiet Trauma Team. Platynowy? To czemu trauma po nią nie przyleciała? Musieli jakoś zablokować sygnał. Zhakowali jej biomonitor, podmienili firmware albo wpuścili wirusa. Bach, poczekaj, ona leży goła w wannie pełnej lodu. To musiało być coś prostego, bez skomplikowanego techu. Coś, czego każdy może użyć. Mam pomysł. Sprawdź jej gniazdo neuralne. W środku może być drzazga blokująca sygnał z biomonitora. Jest chip. Usuwam. A biomonitor? Coś się zmieniło? Witaj, Sandro. Jeśli jesteś przytomna, przyjmij pozycję boczną ustaloną. Oczekiwany czas do przybycia ambulansu to 180 sekund. Trauma jest w drodze. Będą tu za jakieś 3 minuty. Twój pakiet premium pokrywa 90% kosztów przewidzianych zabiegów. Pobrezita. Zabierzmy ją z tej wanny. Bieramy ją. Kurwa, niedobrze. Wypłaszczaj ją. Vi, co tam się dzieje? Jackie, zastrzyk! Ja pierdolę. Łachmano! Chyba zadziałało. Wynieś ją. Tylko ostrożnie. I siu o podłogę. Weź ją na taras. Szybko. Myślisz, że co robię? Staram się. I szybko. O, jak tu ładnie. Już kocham to miasto. Jest wejście? Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście do cholery? Gdzie jest wejście? To jest chyba wejście, nie? A tu jest wejście. Tym wejściem, myślałem, że przy tej machiny wejściu. Nieważne, no. Rzuciłbym granata, ale nie wiem, czy mogę. Jak mam odłożyć? Dobra. 5 kroków do tyłu! Good job. 133 do centrali. Potwierdzam zabezpieczenie pacjentki NC570442. Trwa podawanie stymulantów. Łap granat. Noradrenalina 110 mg. Fibryna 800 mg.
Bye bye. Trauma ją zabrała. The fuck? Nie! No byłem ciekaw, co się stanie. Byłem ciekaw, co się stanie, no. Okej, okay, to już wiem, że mogę spaść. Zmywajmy się stąd. Winda i prosto do garażu. Dobra robota, chłopaki. Uh-huh. Ja też znikam, widzimy się później. Ty se tu leż, gość. Słuchaj, Mano. Sprawę mam jeszcze, bo ten... Chciałem pożyczyć twoją furę. Mhm. No, na randkę z Misty. Dobra, coś tu. Nie chcę mi się to przecież czytać. Przecież pojedziemy metrem. Jak ja będę wyglądał? Pożyczę ci. Ale nie przyzwyczajaj się do niego. Dzięki. Ratujesz mnie. A ja chcę poprowadzić. To co? Odwiozę cię do domu. Niech będzie. I tak jestem zmęczony. A właśnie. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wykonana. I jak zadanie? Czy klientka jest cała i zdrowa? Oczywiście, że jest cała i zdrowa. Tak jak się umawialiśmy. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciał raczej wrócić do domu. Watson zostaje otoczony kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Do zobaczenia. Łatwo. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli chcemy spać dzisiaj w domu, musimy się streszczać. To lecimy. Szybko, ja prowadzę. No. Czy kiedyś będziemy mieli samowolkę po tym mieście? Lubię Night City. O, ja też. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie, Mano. To nie jest zwykłe miasto. Morgan Blackhand, Andrew Weyland, Adam Smasher. To miasto rodzi wielkich ludzi. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson. McDonald's? A, no. Szkoda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się, jedzie za nami furgonetka. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Kosiarze! Zechos! Jedź, Jackie! Strzelaj! A myślisz, że co robię? Trzymaj się, Vi! Ja pierdzielę! Ara! Przepraszam! Ona się tu w nas pieprzy zaraz. Mam ich! Vi, celuj w kierowcę! Nara, typie. Łatwo. Strasznie porysowałem ci wóz. Przepraszam. Ogarniemy to później. Teraz wracajmy do domu. Zapłata? Co, jakiś hangar to nasz dom? What?
Ale lusterka bardzo działają. Rzeczywiście, rozstawiają się. Oj. Watson zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer, jak dobrze, że na panią trafiliśmy. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobre serce. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo chcę wrócić po całym dniu do mojej dziewczyny. Dziewczyny? Uhu. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie i czeka. Mhm. Szkoda. Proszę na niego spojrzeć. To dobry chłopak. Wpuść ich, a potem już nikogo. Jedźcie. Dzięki. Miłego wieczoru, pani oficer. Jest, no pani wrócę. Nawet dziurę w szybie. Potrafisz być miły, kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze. No dobra, niestety wygląda to miacho. Siema, ma kuźwa. Faka bym mi pokazał, ale nie mogę. Jestem ciekaw, co by było, gdybym tam mam furę ukradł. Patrz mi, dzieje się. Nie wygląda jak zwykła interwencja. Bo to nie jest zwykła policja, Mano. To tygrysy z Magstaku. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. Tygrysy się nie pierdolą. No, widzę. I po sprawie. Biedni skurwiele. Ale sami są sobie winni. Okej. Chyba czymś się mordy do szczytu. Ja lubię sobie patrzeć. A dobra, pomijmy. Okej. Furka spoko, no. Baseballek z jakichś tam... Słodkich snów. Dzięki. Pozdrów Misty. Dzięki. Adios. Nara. Na własną odpowiedzialność. Tylko na... Problemy? Jakie kurwa problemy? Margaret. Najlepsze szlugi w My City. Kuźwa, nie. Apartamenty ja chcę. Dobry wieczór, Night City! Moimi gośćmi są przewodnicy... Zapomniałam. Znajoma trenerka ma coś, co może ci się przydać. Wysyłam ci namiary na nią. Czyli wielebny Kolwer. Okej. Okej. Drugi gość to wow. Piękna gospodyni programu Chipi, poświęconemu tematyce cyberwszczepów. Jak leci, kochanie, w porządku? Mega mi się to podoba. Nie narzekam, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Chcę porozmawiać ci z wami o najbardziej ekskluzywnym i najbardziej pożądanym szczepie na rynku. A zagrajmy se. A! Nie widziałem. To nie jest gra, tylko automat. Okej. Okay. Tam jakiś film przypomina. Brama znowu się popsuła. Trzeci raz. No dobra, czaję. Płaciliśmy już za naprawę. Chyba próbują na nas przyrobić. Wow. Ale Havira, ja pierdziu. I love this game. Dobra, oczywiście musimy się przebrać, widzowie, by wyglądać jak my. O Boże, muszę wam zblurować. Dobra, co my to mamy? Mamy coś takiego.
takiego. Coś takiego. O, spodnie, gitarka. Buciory również. Czy możemy alternatywę sobie zrobić? Mamy dwa fajne outfity, ale dobra. Mamy już wybrany. Okej. Wow. Ej, niesamowite to mieszkanko. Wow. Ej, już to kocham, no nie? Mogę odpocząć. Mogę coś... Dobra, wiem. Ja się nie wiem. Co mogę tu zmienić? Ja się mogę siebie zmienić chyba, nie? Siemano. A, dobra. Świetnie wyglądam. Schowaj mi tą broń. Okej. Co tu? Ooo, mam kibelek. Spłukałem sobie wodę. Tu jest kąpi. Ciekawe co w kąpi. A, o, lagi. O. Wiadomość. Wywalone w tą sieć. Może to. Dobra, coś tam jest. Bla 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 bla. Dickin Whisky. Użyjmy, napijmy się troszkę. Wejdźmy sobie tu. W razie był. Tam tu dostaliśmy? Już samouczek. Nie chcę samouczka. Znam samouczek. Wait. Halo? Nie mogę stąd wyjść? Zamknąłem się od wewnątrz. Ja pier... Zdebil ze mnie. A loading screen ładny. Loading screeny. To jest fajne. Dobra. No git, chwila. Czy mogę znów się przebrać? Mamy czapę. Ale nie podoba mi się. Zdejmij. Halo. Zdejmij. Halo. Wróć. Oh man. Promilo to promil, no i ciuli, nie pogadasz. O, taka koszula. Koszulka oczywiście. To są git, ale te mi bardziej pasują. Wow. Amazing. Nie chcę teraz tego zakładać, tylko to chcę założyć. W sensie to, ale bez tego. Wsiągnij. I to mi się podoba. Dobra. A chwila, obejrzmy sobie TV może.
Co tu mamy w telewizji? A tu jest TV. Myślałem, że tu jest. Ale może przypomnijmy naszym drogim widzom, co to właściwie takiego. Myślałem, że na tym będę oglądał. Ale tu jest git. No ja tego nie widziałem. Trochę tak jak mikrofalka. Mikrofala też wygląda. No dobra, zróbmy to z lekarzem. Idziemy spać. Okej. Dziwne, że mamy przewody w sobie. Wow. Buenos dias, señor V. Przeszkadzam? Wyspałeś się? Oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiąłem się pod biomonitor klientki. Łoła mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Czekam na ciebie. Dobra, umyjmy się może. Wiecie co? Zrobimy to w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tak długiego odcinka. No i co? Widzimy się w drugim odcinku Cyberpunka, tak mi się wydaje, więc do zobaczenia, widzowie. Eluvina.